pani ocenie czas Grzegorza Schetyny kończy się jako szefa Platformy Obywatelskiej? Nie, nie kończy się. Ma jeszcze dużo do zrobienia. Ale dalej jako szef, dalej jako przewodniczący? Nie no, może na tyle. Dziękuję bardzo. Grzegorz Schetyna, jego kadencja się kończy, a nie czas. I musi sam zdecydować, czy chce kandydować w najbliższych wyborach, czy nie. Organizował pan spotkanie nazywane przez tabloidy z typą po Schetynie? Jest mi przykro, że tabloidy używają tego typu określeń, bo to było spotkanie, w którym chciałem podziękować różnym ludziom za wsparcie, które mi udzielali przez ostatnie miesiące, czy w samej kampanii wyborczej. I tylko i wyłącznie tyle, nic więcej. To, że ktoś użył tego typu określenia, jest wysoce niesprawiedliwe. Grzegorz Schetyna wie, jaką decyzję powinien podjąć, a sugerowanie mu tej decyzji byłoby nietaktem. Czy to spotkanie ostatnie, które miało miejsce w centrum Warszawy, to była tego swego rodzaju stypa po Schetynie, jak niektóre media tabloidy piszą? Brałem udział w wielu spotkaniach w ostatnim czasie. Takie było też oczekiwanie. Uważam, że wszystkie te spotkania służą pewnej ocenie sytuacji w dniu dzisiejszym, ale też podsumowania wyborów, nic ponadto. Trwa ożywiona dyskusja wewnątrz Platformy, już nie tylko w mediach i ogólnie, ogólnospołeczna dyskusja na temat przywództwa Grzegorza Schetyny. Natomiast myślę, że w tej dyskusji trzeba pamiętać, że Grzegorz Schetyna jest niezwykle doświadczonym politykiem. On doskonale zna działanie różnych struktur politycznych, bo w różnych działał, to na ważnych stanowiskach. I jest bardzo zręcznym politykiem i myślę, że będzie bardzo twardo bronił swojej skóry. Także to nie jest sprawa przesądzona, że zmiana musi nastąpić. Portal TVP Info. Wiesz więcej.